Dzień dobry, jak witam wszystkich, a dzisiejszy film zaczynamy od bardzo fajnej promocji na nadchodzący Hitior Premier League, czyli mecz Manchester City-Liverpool. To już w sobotę. Zobaczcie, jaką specjalną promkę na ten meczor przygotował oficjalny sponsor kanału Betfan. Jedziemy! A już w sobotę wielki hit Premier League, Manchester City kontra Liverpool. Z tej okazji sponsor kanału Betfan ma specjalną promocję dla nowych graczy. Zgarniesz 200 zł, jeśli obie drużyny strzelą gola w tym meczu. Więcej informacji w linku w opisie do filmu. To była bardzo fajna promocja, a teraz wracamy niestety do brutalnej, szarej rzeczywistości. Jak wszyscy dobrze wiemy, reprezentacja Polski nie dała rady bezpośrednio awansować na Euro 2024. Nie poradziliśmy sobie w grupie śmierci, w której byli m.in. Czesi, Albańczycy czy Mołdawianie. Trudno. Teraz czekają nas baraże i walka w barażach. Naszym pierwszym rywalem będzie reprezentacja Estonii. Jaka to jest reprezentacja? Jak mocna? Jak silna? Jak słaba? O tym właśnie jest ten film. Poznajmy trochę bliżej reprezentację Estonii. W końcu to nasz najbliższy rywal. Specjalista od estońskiej piłki Dawid Czemko, który prowadzi na Twitterze konto o dużo mówiącej nazwie Estoński Futbol, od razu gdy dowiedział się, że to właśnie Estończycy będą rywalami biało-czerwonych w półfinale baraży o Euro, wysmażył takiego tweeta. Zresztą posłuchajcie. Co to oznacza? Polacy zmierzą się z drużyną słabszą od Łotwy, która w eliminacjach strzeliła mniej goli niż San Marino. Trudno nawet wskazać jakieś atuty Estończyków. Nijaki zespół. Polska stuprocentowym faworytem. Estonia to według mnie zespół słabszy niż Łotwa, Wyspy Owcze czy Mołdawia. Trudno mi jest sobie wyobrazić to, by byli w stanie sprawić niespodziankę, nawet przeciwko reprezentacji Polski. No to skoro osoba w jakiś sposób trzymająca kciuki za estoński futbol, interesująca się nim, znająca się na nim, mówi bez ogródek, że reprezentacja tego kraju nie ma czego szukać w meczu z Polakami, to mówi to nam wiele, prawda? Ale poczekajcie, co to tak naprawdę znaczy, że ta reprezentacja Estonii jest taka słaba? No to ciach, zaglądamy w ranking FIFA. Tutaj Estończycy zajmują dalekie 118 miejsce. To 14 miejsc wyżej niż Łotwa, z którą ostatnio graliśmy i wyglądało to momentami bardzo średnio. Jak im poszło w eliminacjach do Euro 2024? Dramatycznie. W grupie F mieli Belgów, Austriaków, Szwedów i Azerów. Estończycy w 8 meczach uzbierali aż 1 punkt. Udało im się tylko zremisować 1-1 na wyjeździe z Azerbejdżanem, który jest niżej od nich o 2 miejsca w rankingu FIFA. Wow. Od Szwedów dostali 5, od Belgów dostali 5. Ich bilans bramkowy w grupie jest przerażający. Zaledwie 2 zdobyte bramki i aż 22 stracone. Czyli podsumować to można króciutko. Kto miał choć jako takie pojęcie o grze w piłkę, to walił Estończykom aż się kurzyło. To teraz pewnie zadacie bardzo swoją drogą rozsądne pytanie, jakim cudem ostatnia w grupie drużyna ma walczyć w barażach o Euro 2024? Wszystko przez moją ulubioną Ligę Narodów, bowiem Estonia była najlepsza w grupie drugiej dywizji D, w której grała z takimi tuzami jak Malta i San Marino. Na ich tle chłopaki z Estonii to kozaki, chociaż z drugiej strony w eliminacjach do Euro zaprezentowali się gorzej niż chociażby wspomniane właśnie San Marino. No dobra, to zajrzyjmy do środka tej kadry. Kto jest największą gwiazdą w reprezentacji Estonii? Bramkarz Arsenalu Karl Hein. Obecnie 23-latek wyceniany jest na 1,5 miliona euro. W barwach kanonierów rozegrał jeden mecz. W EFL Cup Arsenal przegrał 1-3 z Brighton. Następny, środkowy obrońca St. Pauli, Karol Metz, wyceniany na 1 000 000 euro. Ale to co najlepsze, to w kadrze Estończyków nie brakuje znanych z polskich boisk twarzy. Tak jest. Jest Jonas Tam, który w sezonie 2018-2019 przywdziewał koszulkę Korony Kielce. Wystąpił w 6 meczach. Jest były bramkarz Podbeskidzia, Matwej Igonen, który obecnie występuje w lidze bułgarskiej. Mamy też skrzydłowego znanego z Krakowi, Sergeja Zeniowa. Pamiętacie go? W Krakowie rozczarował. 41 meczów, 5 goli i tylko 2 asysty. Probierz i spółka spodziewali się po nim więcej, kibice Krakowi zresztą też. Dzisiaj Zeniow ma już 34 lata na karku i śmiga tam u siebie w Estonii. W reprezentacji naszych przyszłych rywali występuje też Bogdan Wascuk. W Stali Mielec 6 meczów i 1 gol. Obecnie serbski Wozdowacz. No i jest też obecny piłkarz Odry Opole, Artur Pik. Cześć
Wcześniej 30-letni obrońca przez dwa sezony reprezentował barwy Miedzi Legnica. Prawda, że fajna ferajna? To jeszcze tylko dodam, że cała kadra Estonii jest warta 200 milionów euro mniej niż kadra reprezentacji Polski. 200 milionów euro mniej. To jest prawdziwa przepaść. I ktoś pewnie teraz mówi hola hola, ale pieniądze w piłce nie grają. To, że jedna reprezentacja, w tym wypadku Estonii, jest wyceniana według Transfermarkt na prawie 9 milionów euro, a nasza reprezentacja Polski jest wyceniana na prawie 209 milionów euro, to nie ma nic do rzeczy, bo liczy się tylko boisko, 11 chłopów tutaj, 11 chłopów tutaj, piłka po środku, spuszczona, dwie bramki i jazda. Liczy się tylko to boisko, zweryfikuję, jak ktoś kiedyś mądry powiedział, ale nie ukrywajmy. Zobaczcie, ta reprezentacja Estonii jest naprawdę, naprawdę słaba. To jeden z największych słabeuszy w Europie. W jej kadrze znajdują się piłkarze, brzydko mówiąc, jakieś odpady z ekstraklasy. Piłkarze, którzy nie byli w stanie nawet na tych naszych pięknych polskich boiskach niczym błysnąć. Dlatego słuchajcie, nie ukrywam, że z taką Estonią to powinno się walić bramkę za bramką i liczyć właściwie wynik od 3-0 wzwyż. Ja po prostu innego scenariusza nie biorę pod uwagę. Musimy wygrać z Estonią i wygrać wysoko. Żeby też pokazać, że mimo wszystko my nie zasługujemy na to Euro 2024, bo jeżeli nie wychodzi się z takiej grupy, jaką mieliśmy, to jest kompromitacja, więc nie zasługujemy. Ale jak już mamy te baraże, no to pokażmy, że jednak, słuchajcie, staramy się i chcemy zagrać na tym Euro. Chcemy w końcu też wyjechać na jakiś turniej w 2024 roku. Zasługujemy na niego. Dlatego uważam, że powinniśmy w takim meczu z Estonią walić, pokazać siłę i być może nawet przerazić trochę tego rywala, którego dostaniemy w finale baraży. Swoją drogą, to opowiedzcie mi, jaki to jest wstyd, że na to Euro 2024 jedzie prawie cała Europa, naprawdę. Tam nie pojadą już tylko najsłabsi i my oczywiście, jak zwykle, nie mogliśmy się zakwalifikować bezpośrednio, tylko teraz będziemy musieli się męczyć w barażach. Ja nie wiem, po prostu cały czas do mnie to nie dociera. W każdym razie już teraz, mój drogi widzu, nie przeciągam, nie przedłużam, żegnam się z Tobą, to jest właśnie koniec filmu, dojechaliśmy do końca. Zapraszam wszystkich tych, którzy będą chcieli na następne filmy, pamiętajcie tam, zwracajcie uwagę na powiadomienia. Dzięki za wszystkie łapki w górę, dziękuję za subskrypcje, które cały czas przybywają na kanale NGNW. I co? I widzimy się wkrótce, zobaczymy, co tam dalej się wydarzy w tym pięknym świecie piłki nożnej. Do zobaczyska, pa!